Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek. Dzisiaj przed wami szybka budowa i jest to budynek, który jakoś nawet nie wiem z jakiego powodu w ogóle wpadł mi do głowy, ale stwierdziłam, że bardzo chciałabym coś takiego zrealizować. Próg łapkowy do udostępnienia tego budynku to, uwaga, teraz mnie nie pozabijajcie, ale 3000 łapek w górę i dom wędruje właśnie w galerii do pobrania specjalnie dla was. Czemu 3000, a nie jak zwykle standardowo 2000 czy 2500 czy 1500, bo takie są najczęściej te łapki. Ano dlatego, że to jest budynek, nad którym naprawdę bardzo dużo posiedziałam. Może tego nie widać, ale jeżeli ktoś nawet był na głupim Twitchu, który miał miejsce wczoraj, a wczoraj to jest, słuchajcie, data 27 czerwca 2020 roku, to sam widział, ile mi mniej więcej zajmuje nawet umeblowanie głupiego salonu, bo to chyba było 2,5 godziny robiłam salon w tym budynku. Natomiast słuchajcie, ten dom w tej chwili, gdy go oglądacie, nie jest umeblowany, ale on będzie przeze mnie meblowany i ja go umebluję. To będę go wrzucać takiego w całości do galerii. I stąd też m.in. ten próg 3000 łapek, bo myślę, że w tym czasie, zanim ten film osiągnie ten próg, to ja zdążę już całkowicie go zrobić i będę mogła swobodnie udostępnić. Mam nadzieję, że wszystko jasne, że nie namieszałam wam bardzo i że rozumiecie. Także nie będzie to udostępniony dom czysty w środku, tylko będzie umeblowany i będzie to po przekroczeniu progu 3000 łapek, więc mam nadzieję, że wam się uda to zrobić. Ja ten budynek na pewno i tak będę wykorzystywać w swoich seriach, ponieważ bardzo brakowało mi budynku takiego w Granitowych Kaskadach letniskowego, ale w takim moim stylu, bo wszystkie, które znajdowałam, nie do końca do mnie przemawiały, były albo za bardzo kolorowe, albo takie nie do końca jak chciałam, rozmieszczenie pomieszczeń, czy tam wygląd. Miałam w głowie mniej więcej w czym chciałabym, żeby ci Simowie mieszkali, więc postanowiłam po prostu sobie to zbudować. Ostatnimi czasy rzadko się zdarza, żebym ja się porywała na takie duże budowle jak ta, bo ta jest dla mnie naprawdę dużą budowlą, a to dlatego, że na to idzie naprawdę sporo czasu i trzeba sporo też energii w to włożyć. Ja jestem osobą, która bardzo dba o detale i jakieś pierdoły i naprawdę potrafię głupie dachy kilka godzin robić tylko i wyłącznie po to, żeby w 100% były dla mnie idealne. I najczęściej właśnie na live'ach, kiedy coś buduję, ludzie zaczynają się stresować, irytować, denerwować na mnie, że nie wiem, live się zaczął 1,5 godziny, ktoś poszedł na te 1,5 godziny, wraca, a ja dalej na przykład robię jedną rzecz, ale ja jestem taką osobą, która nie potrafię czegoś zostawić do momentu, aż nie spełnia moich jakichś tam wymagań, czyli wiecie, zawsze dążę do tego, żeby było jak najlepiej, jak najładniej, a nie żeby robić coś po łebkach, w ogóle tak byleby było, w ogóle wiecie, a to jest dla widzów, to ja mogę to pierdzielnąć, jakąś brzydotę walnąć, udostępnić, niech się cieszą, że w ogóle cokolwiek jest. No nie, ja tak nie działam. Jeżeli coś już tworzę, to czy to jest dla was, czy to jest dla mnie, staram się tutaj poświęcić 100% uwagi i na dany moment, na jakim jestem, żeby to było jak najlepiej zrobione. Czyli wiecie, nie wiem, może za 2 lata będę budować zupełnie inaczej i w zupełnie innym stylu i to, co buduję w tej chwili, co w tej chwili oglądacie, już nie będzie mi się podobało, ale na chwilę, na którą jesteśmy teraz, uważam, że spełnia to moje wyśrubowane oczekiwania i mogę wam to wrzucić i nie ma wstydu i może sobie siedzieć w mojej galerii, a co będzie oczywiście za tam 2 lata, to zobaczymy. Jednocześnie przypominam, bo też często się pojawiają takie komentarze, pamiętajcie proszę o tym, że to podoba się mnie, nie musi się wam podobać, bo często też są takie komentarze, że a, to nie do końca dla mnie, nie rozumiem, czemu ten dom się komuś podoba czy coś. To jest naturalne i każdy z was może mieć zupełnie inne gusta, zupełnie inne budynki lubić, każdy z was może uważać, że ja nie buduję wcale fajnie czy coś tam, no bo jesteśmy tylko ludźmi i każdy z nas ma jakieś tam indywidualne preferencje. Boże, jakiego ja języka używam. Fuck, powinnam trochę luzować. Ale wracam do tego, że po prostu to jest normalne, więc to nie jest nic jakiegoś strasznego. Natomiast ja nie będę ukrywać, że na przykład jestem dumna z tego budynku, bo uważam, że jest jednym z lepszych, jakie ostatnimi czasy udało mi się stworzyć i bardzo się cieszę. Zależało mi na tym drewnie, zależało mi na basenie, który tutaj macie pod tym budynkiem i takim głównym założeniem tego domu na początku było to, że te piętro, które tutaj widzicie, które jest nad basenem, miało być wsparte przez te drzewa, czyli jakby taki domek trochę na drzewie, ale nie na drzewie. Natomiast w trakcie budowy, jak już zaczęłam dokładać te dachy, jak ta bryła powoli się tutaj kształtowała, zresztą widzicie, jak ona powstawała, to zaczęłam stwierdzać, że wygląda to trochę nienaturalnie i nie do końca do mnie przemawia i musiałam sobie po prostu to wszystko jakby delikatnie wyedytować i dodałam tutaj kolumny, które mają wspierać ten budynek, żeby na to się aż tak dziwnie nie patrzyło, bo wiecie, ja powtarzam to po raz milionowy, przepraszam, to ja wiem, że to jest nudne, ale wiem, że też znajdują się osoby, które nie subskrybują mojego kanału, non-stop nie oglądają wszystkich filmów. Ja nie mam żadnego, absolutnie żadnego wykształcenia związanego z architekturą. Ja w tej grze buduję tylko i wyłącznie patrząc na to ze względów jakichś takich może, nie wiem, artystycznych to za duże słowo, ale po prostu, żeby to mi się wizualnie podobało. Ja tutaj nie patrzę, czy to by było realne w budowie gdzieś tam, coś tam, bo ja raczej od realizmu w grze odchodzę. Więc no, koniec końców te kolumny jednak mimo wszystko musiałam dać, bo wyglądało to dla mnie aż za dziwnie, aż za mocno irytowało mój wzrok, więc zostały tam wrzucone. I teraz słuchajcie, ja nagrywam ten komentarz chyba po raz trzeci albo czwarty, więc trochę się boję, czy nie będę się tutaj powtarzać z tym, co mówię. Natomiast chciałam wam troszeczkę wspomnieć o wnętrzu tego domu, bo to, co tutaj widzicie na tym odcinku, to jest nieumeblowany dom. On będzie czysty w środku, natomiast w pewnym momencie będziecie mogli zaobserwować, że już pojawił się salon. Otóż ja będę zmierzać do tego, żeby ten dom umeblować. Wiem, że próg 3000 łapek w górę dla budynku na moim kanale jest stosunkowo dużo, nie jest to jakoś niemożliwe, ale jest to duża liczba. Myślę, że jesteście w stanie ją osiągnąć. Natomiast ten próg też jest po to, żebym ja zdążyła umeblować ten dom, bo zależy mi na tym, żeby on był taki w 100% ogarnięty, a wnętrze w nim będzie takie drewniano-kamienne. I ja meblowanie tego domu postanowiłam zostawić sobie już na streamy, albo na YouTubie, albo na Twitchu, w zależności jak się dogadam z moderacją, jak wszyscy będziemy mieć czas, bo wiecie, to bywa różnie z tym. I w momencie, kiedy ten dom będzie udostępniony, to powinien być już z wnętrzem, no i myślę, że w przeciągu tam tego czasu, który będzie, uda mi się spokojnie to umeblować, a jeśli nawet nie, a ten dom osiągnie ten próg 3000 łapek, to w tym momencie po prostu wrzucę go na razie nieumeblowanego, więc zrobię wersję i taką, i taką. Myślę, że wszystko jasne. Więc myślę, że spoko. Ale jeżeli macie jakieś pytania co do tego wszystkiego, to proszę dajcie mi znać w komentarzach. Ja postaram się oczywiście wszystkie wątpliwości tutaj w tym względzie rozwiać. Jak nazywam się w galerii, macie wszystko w opisie. Jeżeli nie wiecie, jak znaleźć taki dom, to też znajdziecie poradnik w opisie, gdzie są podane różne takie triki budowlane. Jeżeli was coś zainteresuje i też nie wiecie, jak zrobić, to po prostu rozwincie ten opis, bo w opisie jest taki film, gdzie wszystko jest podzielone, zebrane i podzielone też na odpowiednie minuty, żebyście nie musieli przesłuchiwać całego materiału, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do rozwijania opisów, bo w opisie znajdziecie zawsze najważniejsze dla was informacje odnośnie budynków. Także tak, kochani. Miałam troszeczkę też problem, jeżeli chodzi o dach, o elewację, bo ja niestety mam trochę taką naleciałość, że jak próbuję budować takie drewniane domy, to mimo wszystko zaczynam wchodzić w rejony, w których używam takich antycznych mebli. A kiedy zaczynam używać tych antycznych mebli, to się nie robi taki, wiecie, górski dom, tylko raczej zaczyna on przypominać bardziej jakiś taki starodawny, elegancki i nie do końca do mnie to przemawia, nie do końca jest to czymś, w co chciałabym iść, więc tutaj cały czas z tym walczę, ale w pewnym momencie doznałam z tymi dachami olśnienia i przypomniałam sobie, że w wyspiarskim życiu znajduje się taki dach, nie wiem, on jest ze słomy, który, nie wiem, czy dałam tutaj ze słomy, czy który dałam, ale on będzie tutaj idealnie pasować. I jest jeszcze jedna rzecz, która jest dosyć dziwna, jeżeli chodzi o moje budowy, bo jeżeli oglądacie mnie jakiś czas, to wiecie, że ja rzadko kiedy, a właściwie praktycznie w ogóle nie robię pomieszczeń, w których całe wnętrza są w jednym kolorze. To samo jest z bryłą, zawsze dodaję jakieś dodatkowe elementy, czy dodatkowe elewacje, na przykład tutaj powinno być drewno i kamień, i dopiero wtedy tak puszczam budynek do udostępnienia. Natomiast tutaj mamy zupełnie inaczej, ale nie pasowało już mi do tego domu kombinowanie tutaj z jakimś kamieniem i innymi tego typu rzeczami. Ja nie wiem, czy to będziecie widzieć tutaj, jak coś próbowałam dopasować, czy ja akurat ten fragment speedbuilda będę wycięłam ogólnie z tego materiału, ale no kombinowałam i stwierdziłam, że tak nie do końca to wszystko leży, cały ten budynek sam w sobie jest bardzo taki ozdobny, więc dowalenie tutaj jeszcze dodatkowych takich rzeczy sprawiało, że to robiło się takie ociężałe i nie do końca fajne. Miałam trochę problem też z bryłą, bo wydawało mi się, że ten dom z jednej strony jest jakby za ciężki, a z drugiej jest zbyt lekki, więc z tej strony, gdzie był lekki, zaczęłam dorzucać jakieś tam drewniane... tylko i wyłącznie na ozdobę, jakieś drewniane elementy i na tego typu rzeczy, żeby tę ciężkość domu zrównoważyć. Ja wiem, że może to śmiesznie brzmieć, ale ja mam coś takiego, że jak stworzę budynek i patrzę sobie na niego w oddaleniu, to zaczynam się zastanawiać, czy... gdzieś z jednej strony nie jest czegoś za dużo, a jeżeli jest za dużo, to albo tam trzeba odjąć, albo po prostu dołożyć coś ze strony, gdzie mam wrażenie, że czegoś jest mniej. Tutaj nie chciałam kombinować z bryłą, bo właśnie zależało mi na tym, żeby to wyglądało tak, a nie inaczej, więc postanowiłam coś pododawać ze strony, z której wydawało mi się, że jest zbyt lekko w tym budynku. Także dom jest ogólnie robiony bez modów, bo mi zależy na tym, żeby wam pokazywać, że rzeczy z gry naprawdę są fajne i można z nich świetne rzeczy robić, a poza tym ja uwielbiam obiekty z gry The Sims 4, o ile całe życie siedziałam na modach i mody, tylko mody, tak teraz jestem team rzeczy z gry, ewentualnie maxi smudge, jeżeli chodzi o budowę, ale rzadko też się to zdarza i skupiam się właśnie na tych obiektach, które mamy. Z reguły jak są speedbuildy, zawsze pojawiają się pytania o budynki, nie wiem, z podstawy albo jakiegoś dodatku, więc nie wiem, czy te osoby tutaj dotrwają do tych 11 minut, bo zdaję sobie sprawę z tego, że słuchanie moich monologów też bywa męczące, bo najczęściej mówię jedno i to samo przy każdym speedbuildzie. Natomiast przypominam, że budynki tylko z podstawy znajdziecie w mojej galerii. Jest to budynek nawet taki, który się do dziesięcioleci nadaje, są nowoczesne, są bardziej współczesne. Znajdziecie takie rzeczy w mojej galerii. Pani Scarlett się nazywam, wystarczy sobie mnie wyszukać, przepatrzeć sobie, co jest udostępnione i... pofiltrować sobie, zobaczyć, także nie ma tutaj absolutnie z tym żadnego problemu. Dla osób, które nie posiadają rozszerzeń, znajdują się też budynki, więc śmiało można pobierać. Natomiast tutaj nie chciałam się ograniczać z tego względu, że ten budynek będzie wykorzystywany też przeze mnie, więc siłą rzeczy nastawiłam się bardzo na to, co mi będzie potrzebne, co ja bym chciała mieć w swoich seriach. No i wykorzystywałam przede wszystkim to, co ja posiadam, a że posiadam pełną kolekcję, no to tutaj wiecie, nie zastanawiałam się jakoś mocniej nad tym. Natomiast wydaje mi się, że tutaj są jakieś takie detale, no przede wszystkim trzeba mieć ucieczkę w plenerii, przede wszystkim trzeba mieć wampiry, no i wydaje mi się, że uniwersytet, z tego względu, że to jest baza, bardzo mocna baza tego domu. O ile wyspiarskiego życia mieć nie trzeba i na przykład tutaj dach można sobie pokolorować słomą, która jest z... o matko, Facebooka nie włączyłam. Nie wiem, czy będziecie to słyszeć, słomą, która jest z podstawy, o tyle tamte dodatki, które wymieniłam, są naprawdę ważne, bo one tworzą cały ten budynek i bez nich niestety on będzie... no straci swój klimat, nie? No bo klimat jednak tworzy ta elewacja, tworzą te okna, tworzą te takie detale, więc myślę, że ciężko byłoby to czymś zastąpić. I co ja tutaj mam? Chyba jeszcze 4 pory roku, to są te takie, jak to nazwać, sporniki, jak macie dach, takie ozdobne i chyba, a nie, z wyspiarskiego jeszcze mamy te pachy łuków, tak to się w tej grze nazywa. Ale to też nie jest jakieś takie bardzo istotne, to akurat można sobie wymienić na coś innego. Także myślę, że mimo wszystko wampiry, bo okna tutaj naprawdę duża rola jest tych okien. Ja je uwielbiam, nigdy ich nie dawałam, ale je kocham całym sercem i wiedziałam, że kiedyś nadejdzie dzień, kiedy ja po prostu je wrzucę i zamiast je wywalać na rzecz innych okien, jak stworzę bryłę, to po prostu ubzduram sobie, że to jest okno, które ma być i koniec i nie dajemy żadnego innego. Także właśnie tutaj się to stało. I tak te obiekty zostały tutaj umieszczone, więc te okna niestety tworzą bardzo dużą, integralną część z całym tym budynkiem, więc myślę, że wampiry tutaj są bardzo wymagane. Zresztą kto by pomyślał wampiry, nie? Ucieczka w plener, takie połączenie. Ale filtrowałam sobie to na kolory. Rzadko kiedy to robię, ale myślę, że to było dobrym rozwiązaniem z tego względu, że można było to jakoś sobie tutaj fajnie też kolorystycznie dopasować, także ten dom jest taki jasno drewniany. A, i jeszcze jedna uwaga, bo jeżeli chodzi o to, co mamy na zewnątrz, to ja tutaj bardzo chciałam zrobić jakąś przestrzeń, ewentualnie dla dzieci, które Simowie by mieli na tych czasach i ogólnie, żeby móc co robić, żeby wiadomo było co i jak, żeby można było się czymś zająć, więc zrobiłam tutaj właśnie ogród z tyłu domu, dodałam jakieś kwiaty, jak widzicie. Dla mnie bardzo istotne są też teraz takie narzędzia właśnie jak malowanie terenu, ponieważ dzięki nim ten budynek, to wszystko staje się jakieś takie bardziej naturalne. Ja się śmiałam już do Was kiedyś, ale przypomnę może, że dawniej, jak byłam młodsza, miałam obsesję, żeby cała działka, na której stoi dom, miała jeden i ten sam kolor. Nie mogła mieć różnych odcieni tam trawy. Wszystko musiało być idealnie zielone, pod każdym kwiatkiem, wszędzie, żadnych jakichś tam oznak, że tutaj gdzieś jest mniej trawy, tu więcej, tu jakaś ziemia, wiecie. Idealnie. Natomiast współcześnie totalnie mi się to zmieniło i już nie idę w tę stronę. Jeszcze jak byłam młodsza, na przykład miałam obsesję z tym, żeby wszystko było ładnie, równo, idealnie poukładane. Teraz lubię, kiedy jednak tak nie jest, kiedy mamy coś tam rozrzucone i jest bardziej taki, nie wiem, te kwiaty są tak bardziej dziko rozmieszczone, nie tak od kreski do kreski, tylko właśnie tak tu gdzieś, tam gdzieś i na tej zasadzie. Teraz widzę, że oglądacie taką mini altanę, którą stworzyłam, bo pomyślałam sobie, że czasami fajnie byłoby coś takiego też robić. Ja zapominam o tym, a przecież grill można tam sobie wsadzić, tam na przykład barek, jakby była jakaś impreza organizowana, żeby można było tam coś wrzucić, a nie tylko i wyłącznie gdzieś tam na zewnątrz, tu pacnąć, tam pacnąć i w ogóle zostawiamy. I ta altana, którą zrobiłam, mega mi się podoba, jest, nie wiem, ma coś takiego w sobie, że chyba bym chciała jeszcze gdzieś ten motyw powtórzyć, jeszcze gdzieś to wykorzystać, bo naprawdę wygląda to moim zdaniem bardzo fajnie tutaj w tym domu. I jak zawsze mam taką rozkminę, czy ta szyba jest dobra do takich miejsc, bo jednak kiedy jest upał, ta szyba, ciepło i nie wiem, wydaje mi się, że tam byłby straszny skwer, ale powiedzmy, że mają jakieś wiatraki czy klimatyzację w tym domu, więc mogliby sobie tutaj przeżyć. Teraz będziecie chyba oglądać moje dopieszczanie tutaj tego domu, czyli te detale, wrzucanie tych takich wsporników udających drewno, ponieważ zależało mi na tym, żeby ten dom był taki w całości wykonany. Ja mówiłam Wam na start, że ja się lubię właśnie do takich detali doczepić. Nawet to jest dla mnie cholernie istotne i zawsze będę o tym mówić, że jak budujecie domy, to pamiętajcie o tym, że to nie jest wyścig i to nie jest tak, że Wy na przykład dany dom musicie skończyć już zaraz natychmiast, no chyba, że Wam zależy bardzo na rozgrywce, to wtedy możecie sobie już gotowy jakiś dom pobrać, a nie bawić się w budowę. Natomiast jeżeli jednak macie ochotę budować, to posiedźcie nad tym, dopracujcie to, zawsze przecież możecie sobie to zapisać, dokończyć sobie to na drugi dzień jeszcze spojrzycie na to zupełnie innym okiem, bo ja na przykład ten budynek buduję od poniedziałku chyba, czyli to już będzie tydzień, bo skończyłam go w niedzielę Wam chcę go opublikować, także no trochę mi to zajęło, ale za każdym razem, kiedy wyłączałam grę, włączałam na przykład na drugi dzień i przypatrywałam się temu budynkowi, to wiedziałam, że tutaj muszę to dodać, a tutaj muszę to zmienić i naprawdę bardzo dużo mi to pomogło, więc nie wiem, może Wam też to pomoże. A mówię o tym dlatego, że zawsze zależy mi na tym, żeby mimo wszystko Was motywować do tego, żebyście starali się budować, starali się rozwijać też w tym temacie, bo ja wiem, że większość bardzo lubi tworzyć simów i grać w grać tymi simami, postaciami, ale budowa jest naprawdę też świetnym aspektem, a ogólnie budowa w The Sims 4 to jest sama przyjemność. Ja budowałam w każdej części naprawdę równie długo, równie mocno, bo gram w The Sims od The Sims 1, więc The Sims 1 ta budowa, w The Sims 2 budowa, The Sims 3 budowa, wszystko już po prostu jakby przerobiłam od deski do deski, bo naprawdę bardzo długo grałam w każdą z tych części. To nie jest tak, że w jedną mniej, drugą więcej, bardzo długo, bo wszystkie jakby od premiery ogrywałam i absolutnie dwójka, trójka, no jedynka to już nawet nie mówię, nie mają startu do trybu budowania w czwórce. Tryb budowania w czwórce to jest absolutnie sama przyjemność. Tak czasami się zastanawiam, jak wyjdzie The Sims 5, to czy ta budowa będzie jeszcze lepsza, czy po prostu będzie taka jak w czwórce. Mam nadzieję, że się nie pogorszy i że dalej to będzie takie plastyczne i trójwymiarowe i takie, wiecie, soczyste. Ktoś się ze mnie śmiał przy jednym z przeglądów, jak ogarniałam chyba okna, to zaczęłam wam mówić o listewkach, które tam są, że nie lubię jak są takie spłaszczone, tylko lubię jak są takie wypukłe i właśnie bardziej trójwymiarowe. I to są takie pierdoły, na które właśnie ja zwracam uwagę, żeby to wszystko było takie fajne, bo to potem naprawdę super wygląda. Także kochani, ja będę już powoli kończyć. Wiem, że materiał ma chyba koło 30 minut, ale wydaje mi się, że nic więcej oprócz tego, co wam powiedziałam, nie chciałam mówić. Jeżeli nie znacie obiektów, które tutaj się znajdują w tym domu, to błagam, nie piszcie mi, że to jest z modami dom, tylko po prostu obejrzyjcie poradnik, który jest podlinkowany w opisie, ponieważ przypominam, że do The Sims jest pewien kod, który umożliwia odblokowanie ukrytych obiektów i to są obiekty, które są wykorzystywane przez EA podczas tworzenia otoczeń i my możemy sobie je wykorzystać w budowach i ozdobić sobie dom. I tym oto sposobem powstała ta kamienna ścieżka, którą widzicie przed tym domem, bo stwierdziłam, że chciałabym coś takiego naturalnego. Wiadomo, że jest niby podłoga kamienna, którą można wrzucić, ale to mimo wszystko wygląda sztucznie, lepiej było sobie ułożyć właśnie po swojemu te kamyczki. Ja już ten patent sobie ogarnęłam przy okazji budowy domu do różnic w drzewie genealogicznym pokolenia 6 bodajże, to był 6, nigdy nie skończę tak jak wy. I właśnie tam były kamienie, ale one były z sulani, a te kamyczki, które tutaj oglądacie, uwaga, są z podstawy, więc każdy z was je ma, wystarczy wpisać odpowiedniej kolejności kody, a to wszystko, jak to wpisać, jak to ogarnąć, jak to znaleźć, jest w opisie. I naprawdę, kochani, zerkajcie do tego opisu, bo nie dość, że znajdziecie tam moje poradniki odnośnie budowy. Jest poradnik o budowie takich podstawowych domów, jest poradnik o tworzeniu dachów, jest też poradnik o tworzeniu poddaszy, więc jeżeli chcecie zdobyć takie info, to zapraszam. Ja jeszcze raz powtarzam, ja nie jestem żadnym architektem, te wszystkie rzeczy, które tam zawarłam, to są rzeczy dotyczące tylko i wyłącznie gry. Bo jak wiemy, gra to jedno, życie to jedno, w życiu zupełnie inaczej to wszystko wygląda. I miałam kończyć, a jak zawsze się rozgaduję. Przypominam, jak zawsze, ogłoszenia kanałowe, że jeżeli chcecie zostać wspierającymi mój kanał, jeżeli uważacie, że chcecie w ten sposób docenić moją pracę, to zawsze możecie wspierać przez Patronite'a bądź przez YouTube'a. Link do Patronite'a znajdziecie w opisie. YouTube to obok przycisku subskrybuj macie przycisk wspieranie. Tam znajdziecie informacje dotyczące progów, a wspierający mają m.in. zapisy każdego live'a, który jest przeze mnie prowadzony, nawet tych spoilerowych, bo wspierający mają dostęp do spoilerów dotyczących serii. Mamy osobną konwersację na Facebooku, gdzie gadamy, mamy osobną konwersację na Discordzie, też ogarniętą, tam też można pisać. Także wszystko to jest dokładnie opisane i na Patronite inaczej jest troszkę, na YouTubie jest inaczej troszkę, także zapraszam bardzo serdecznie, jeżeli ktoś ma ochotę. Jest też oczywiście zwykłe wsparcie symboliczne, które daje tylko i wyłącznie znaczek na kanale. Za całe wsparcie w tej twórczości dziękuję bardzo mocno. I oczywiście pozdrawiam moich wspierających, a już się z wami żegnam. Trzymajcie się wszyscy cieplutko i do usłyszenia w kolejnych odcinkach, w seriach, czy też budowach, w zależności co wolicie, może challenge, bo challenge też zaczęłam ostatnio robić, chociaż moja dusza cierpi na tym, bo jak ja widzę zasady tych challenge, to mnie po prostu nerwica trafia, a ja jednak, wiecie, jestem estetą w tym względzie, więc jak wchodzi mi coś dziwnego, to niby śmiesznie, ale potem zaczyna mi się robić niedobrze od tego wszystkiego, jestem cholernie sztywna. Dobra. Miałam kończyć, miałam się żegnać. Trzymajcie się cieplutko. Odwiedźcie mój drugi kanał, gdzie pogrywam w Planet Zoo i dbam o zwierzęta. I Twitcha odwiedźcie, bo na Twitchu najczęściej lejguję. Cześć!